Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie we wstępniaku do nowej serii z Path of Exile. Tak, będzie seria z Path of Exile, tak będę rozgrywał gameplay jedną postacią dla was specjalnie od poziomu pierwszego do któregoś tam, gdzie dotrzemy. Zobaczymy, jak będzie nam szło. Nie będzie to żaden hardcore, będzie to zwykły solo self-found, wydaje mi się, że będę tak rozgrywał. Czyli nie będę mógł tradeować z innymi graczami, nie będę miał dostępu do skrzynki wspólnie z innymi postaciami, chyba że jakąś inną postać założę na solo self-found, ale raczej nie. Specjalnie właśnie dla celów tej serii. Więc nie będę mógł tradeować. Tylko wszystkie itemki, które będę zdobywał, będą jedynie z dropa oraz z craftu. Zobaczymy, jak to dobrze nam pójdzie. Jeśli będzie ciężko, później można zawsze sobie postać przenieść. To nie jest problem. Natomiast właśnie tak widzę tą serię. I teraz tak. Liga Betrayal rusza za godzinę 25 minut i nie tam około 10 sekund. Strasznie się jaram. Będę na pewno ogrywał dużo. Więc możecie spodziewać się... No, trochę filmików możecie się spodziewać. Na pewno będziecie mogli mnie widzieć w grze, jeśli ktoś z was będzie bardzo chciał. Natomiast tak, nie będę wybierał teraz z wami buildu, ani nie będę wybierał buildu startowego na odcinku, tylko wybiorę go pomiędzy, czyli jak skończę to nagrywać, wybiorę sobie jakiś build, który konkretny będę grał i będę jakby omówię dlaczego, albo nie omówię dlaczego. Zobaczymy, czy będę miał... jakby co powiedzieć na ten temat. Natomiast powiem wam, jak wy możecie znaleźć, bo dużo osób nie wie totalnie, jak szukać buildów, nie wie, który build może być dobry, nie wie, jak zacząć ligę, a nawet jeśli liga jest już w trakcie, nie wie, jak dołączyć do tej ligi, albo jak budować swoją postać, żeby to miało ręce i nogi. Najgorszym możliwym sposobem, znaczy najgorszym, jeśli ktoś ogarnia, albo ma plan jakikolwiek, albo chce po prostu pobawić się w tej grze, jak najbardziej może założyć postać i rozdawać drzewko pasywne po swojemu, brać skille po swojemu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś chce nauczyć się grać w Path of Exile, polecam zacząć od buildu jakiegoś konkretnego i z tym buildem przechodzić stopniowo grę. Po jakimś czasie zaczniecie ogarniać pewne podstawy gry, tak było w moim przypadku. I wydaje mi się, że niektóre podstawy już mogę jakby przekazać wam, więc tak będzie częściowo poradnikowa ta seria. Będę omawiał decyzję, dlaczego tak, a nie inaczej, czego używam i tak dalej, i tak dalej. Być może komuś się to przyda, na pewno mi sprawi wielką przyjemność nagrywanie czegoś takiego. Jak możecie szukać sobie buildy? Możecie wpisać sobie w YouTube'a Path of Exile 3.5 builds i znajdzie wam listę naprawdę filmów, których już dużo osób nagrywało. Od kilku dni już pojawiają się tego typu filmy, więc naprawdę jest sporo tego typu materiałów. Polecam pooglądać sobie. Dla niektórych wizualne przedstawienie tych buildów, możliwości, albo po prostu zobaczenie tego na filmie i jak ktoś to omawia, jest lepsze niż na przykład przeczytanie poradnika sobie, który tutaj mam przykładowy i naprawdę polecam ten poradnik dla osób, które zaczynają grać. Które znają angielski, bo tu trzeba czytać po angielsku, chyba że będziecie sobie tłumaczyć za jakimś tam translatorem, oczywiście to będzie trudniejsze. Natomiast polecam ten build, Enki's Arc Witch build, ponieważ poprzednią ligę testowałem ten build, grałem sobie na nim i przy okazji grania tego buildu uczycie się nie tylko składać postać, ale Enki zrobił tak dobrą robotę, że opisał leveling this build. I na przykład akt pierwszy, krok po kroku, co robić, jak robić, gdzie iść i tak dalej, i tak dalej. Tu macie wszystko opisane, jak rozwijać skille, jak rozwijać levele skilli, jak łączyć kombosy, co szukać, na jakim etapie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę porządna robota i myślę, że warto jakby polecić ten build, ponieważ granie nim sprawiło mi wiele przyjemności, doszedłem no daleko, już później mapki sobie farmiłem. Także myślę, że jest całkiem spoko i ten build nie kosztuje nic. Ja grałem bez unikatów przez większość czasu. Później jak dropnąłem sobie coś, to kupowałem, ale naprawdę dawałem radę bez unikatów. Także warto o tym wspomnieć, że League Starter buildy, na przykład tu mam filmik 39 Path of Exile Build Guides Starter and Non-Starters. Oznacza to mniej więcej tyle, że starter buildy nie kosztują praktycznie nic. Nie trzeba żadnej waluty z gry mieć, nie trzeba mieć unikatowych itemków, albo praktycznie nie trzeba ich mieć, żeby dobrze ogrywać sobie kolejne etapy kampanii i później mapki. Non-starter buildy są już droższe, trzeba mieć konkretne unikaty i kupować.
Dlatego dobrze jest zacząć ligę właśnie od starterów. Jak nazwa wskazuje, na starcie ligi zaczynacie. Za pomocą tych starterów dochodzicie jak najdalej możecie, farmicie sobie walutę, itemki, przechodzicie coraz dalej, ulepszacie. W pewnym momencie tą postacią, starter buildem, farmicie tyle waluty, żebyście mogli zrobić sobie drugą postać, non-starter, która będzie prawdopodobnie mocniejsza, będzie efektywniejsza, natomiast przez to, że wymaga trochę waluty, trochę unikatów, nie nadaje się na start ligi jako tako. Dobrze, mamy tu ten Enki's build i teraz warto jeszcze wspomnieć o Path of Building. Co to jest Path of Building? Niektórzy rozwijając build chcieliby zobaczyć, jak rozdawać drzewko pasywek, chcieliby dowiedzieć się czegoś o buildzie, itemki, jak łączyć linki i tak dalej. Powstał program Path of Building, który pobieracie sobie. Wpiszcie w Google Path of Building Download, znajdziecie paczkę, rozpakujecie paczkę, traficie na takie pliki mniej więcej. Później macie dwa rary tutaj, które także musicie rozpakować do tego samego folderu i dopiero wtedy możecie odpalić Path of Building Exe, bo dopiero wtedy bez błędów uruchomi wam się on. Macie później przed sobą taki ekran, oczywiście podobny, bo ja już mam tu jakiś build wczytany, natomiast wy nie będziecie mieli. Żeby wczytać link na przykład do Enki's Arc Witch, trzeba wejść tutaj, przejść na stronkę Full Path of Building Setup, skopiować ten link z góry, przejść do Path of Building, Import Export Build i Import from Paste Bin. Wklejacie sobie tu import i robicie import. Import, w moim przypadku wyskoczyło zapytanie, że mój build wczytany aktualnie zostanie nadpisany, czy aby na pewno chcę. Więc tak wygląda drzewko dla was. Macie pokazane dokładnie, gdzie kto rozdawał statystyki. Wszystko w buildzie Enkisa jest opisane dodatkowo właśnie w levelingu i Passive Tree Ascendancy Point. Macie też dodatkową możliwość sobie tu zobaczenia. Natomiast leveling jest tak dobrze rozwiniętą zakładką tutaj, że ona jest w stanie was przeprowadzić przez cały, jakby przez całą grę od początku do końca tak naprawdę. Możecie z tym buildem sobie na spokojnie zrobić. Także jeszcze raz, będzie link w opisie na pewno tego filmu. Jeśli ktoś z was dopiero zaczyna po raz pierwszy, może będzie miał kontakt z tą grą, polecam wam ten build. Dobrze, przechodzimy dalej. Jeśli ktoś jednak chciałby znaleźć sobie inny build, warto na przykład wejść na stronę teamtips.com, build browser i wpisać sobie starter, wyszukać i macie 3.5 arc leak starter i tak dalej, macie pełno starterów. Startery, jak mówiłem, są tanie, możecie rozpocząć ligę z nimi i nafarmić sobie walutę, żeby móc zrobić lepszy build. Warto szukać starterów właśnie do rozpoczęcia. Dalej macie na Reddicie specjalny dział, gdzie są buildy, macie stronę poebuilds.io, gdzie także możecie trafić na listę buildów i dokładnie co i jak robić, oraz macie poebuilds.cc. Z tych stron trochę korzystałem, natomiast jakby nie będę omawiał co i jak robić na tych stronach, bo myślę, że każdy da radę sobie znaleźć wszystko, co go interesuje. Także tak czy siak, to jest startowy odcinek do serii, którą będę starał się wrzucać w miarę regularnie. Będę grał w Path of Exile, będę tłumaczył podstawy, będę tłumaczył może nie podstawy, najpierw będę musiał sam jeszcze pewnie wiele rzeczy się nauczyć, ale mam nadzieję, że będziemy przy okazji dobrze się bawili. Z Path of Exile pewnie też będą streamy, więc jeśli kogoś interesuje Path of Exile, zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A w tym momencie to tyle. Pa, pa.